Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Jest niedziela, więc jest i Board News, a wraz z nim garść wiadomości o wszelkich nowościach z planszowego świata, na które czekacie i na które Was bardzo serdecznie zapraszam. I ponieważ, moi drodzy, mamy dosłownie ostatnie dni października, to bardzo serdecznie chcę Was poprosić i zachęcić do głosowania w ramach plebiscytu Gra Miesiąca. Myślę, że już dobrze znacie swoje ulubione planszówki. Przypomnę Wam w międzyczasie nagrody, a Wy możecie już klikać w link poniżej i zagłosować, wybrać swoją ulubioną grę. Do wygrania, moi drodzy, Jokic Hazard, czyli nowa karciana, imprezowa gra od wydawnictwa Czacha Games. Możecie również zdobyć Park Savanna i tę planszówkę ufundował sklep Księgralnia, a także jeden z Was wygra kupon o wartości 200 zł, który zrealizuje w sklepie Warbox. Szybki przegląd tego, co działo się w minionym tygodniu. Otóż możecie już nieco dokładniej dowiedzieć się, czego spodziewać się można po hybrydzie, czyli połączeniu planszówki oraz gry fabularnej w postaci Lands of Evershade, bowiem wrzuciłam Wam materiał na temat tej gry, natomiast w piątek możecie poprzyglądać się planszowym nowościom w ramach aktualnego odcinka premiery. Teraz natomiast zapraszam Was na aktualny odcinek Board News i mam nadzieję, że zagłosowaliście na grę miesiąca i zostawicie nam tutaj kciuki w górę i dołączcie do grona subskrybentów, jak również do grona patronów kanału On Table, do czego serdecznie zachęcam. No i co? Zaczynamy! Wspomniałam na początku o hybrydzie, czyli połączeniu gry planszowej z grą fabularną. No i właśnie, jeżeli lubicie RPG, czyli gry fabularne, to myślę, że zainteresuje Was nowość od wydawnictwa Rebel, którą znajdziecie już na sklepowych półkach. I nie jest to koniec świata, choć właściwie jest. Koniec świata, apokalipsa, zombie daje Wam niesamowitą okazję, aby przeżyć, jak zapewnia wydawca, epicką przygodę w postapokaliptycznym świecie pełnym niebezpieczeństw i emocje są tu gwarantowane. Natomiast w tej grze nie będziecie wcielać się w wymyślonych, fantastycznych bohaterów, tylko w samych siebie. Co jest Waszym zadaniem? Otóż wszędzie wędrują hordy zombie, a Wy musicie stawić czoła nie tylko im, ale i trudnym moralnym decyzjom w tej walce o przetrwanie. Melduje się, moi drodzy, jak dobry żołnierz, który wykonuje rozkazy, a ja dla Was co niedzielę wykonuję tutaj katorżniczą pracę i zbieram te wszystkie newsy i nowości, między innymi te dotyczące Gwiezdnych Wojen w wydaniu Star Wars Shatterpoint. Jeżeli macie tę grę podstawową, to z pewnością ucieszycie się na kolejną paczkę dodatków, o które będziecie mogli swoją kolekcję powiększyć. To wszystko od wydawnictwa Rebel, a mówię tutaj o właśnie rozszerzeniu Dobry Żołnierz wykonuje rozkazy, w którym to znajdziecie nowy rodzaj żołnierzy. To nie są klony, lecz ochotnicy z całej galaktyki, którzy przysięgają swoją niezachwianą lojalność nowo powstałemu Imperium Galaktycznemu. Znani są oni ze swojej dyscypliny i wojskowych umiejętności. Ci elitarni żołnierze mają możliwość narzucenia swojej żelaznej woli wszystkim, którzy znajdą się w ich cieniu i stanowią pierwszy kamień milowy do stworzenia programu szturmowców Imperium. A jeżeli lubicie walki w nieco mniejszym składzie i niekoniecznie chcecie latać po to w kosmos, to wydawnictwo Rebel ma dla Was pewną świetną propozycję, która szczególnie spodoba się tym z Was, którzy lubią abstrakcyjne układanki. Dodatkowo rozgrywka przewidywana jest tak na 45 minut. Wszystko to w wersji pojedynkowej gry Azul. Nasz gdański wydawca potwierdził bowiem polską wersję językową tej gry, a wprowadza ona nowe mechanizmy, które mają sprawić, że zabawa stanie się jeszcze bardziej taktyczna niż dotychczas. Waszym zadaniem będzie wyłożyć kopułę pałacu w sintrze kafelkami i przyozdobić ją okrągłymi płytkami, bądź też układać płytki w stos w taki sposób, aby Wasz rywal nie mógł oprzeć się ofercie. W tej grze czekać ma na nas zawzięta rywalizacja pomiędzy graczami, ale również nowość w postaci zmiennych celów końcowych. Skoro, moi drodzy, zeszliśmy już na ziemię, to może zostańmy w lesie? Albo nie, nie w lesie, na skraju lasu, bo właśnie dodatek do gry Leśne Rozdanie o takim tytule czeka już na Was w sklepach, a wszystko to od wydawnictwa Rebel. W tym rozszerzeniu, moi drodzy, znajdziecie 36 zupełnie nowych, bardzo ładnie ilustrowanych kart, nowe zwierzęta oraz rośliny, które mają urozmaicić nasze rozgrywki, a także zupełnie nowy typ kart, czyli krzewy.
Krzewy będą łączyć się z możliwościami, jakie dają drzewa i grzyby, ale nie należą tak naprawdę do żadnej z tych kategorii, dzięki czemu pozwolą na wypróbowanie w Waszych rozgrywkach z tym dodatkiem zupełnie nowych strategii. Przypomnę Wam, że gra podstawowa, czyli leśne rozdanie, to karcianka osadzona w świecie przyrody, w której gracze zarządzają lasem, starając się zdobyć jak najwięcej punktów za zrównoważony rozwój ekosystemu. A teraz przeskoczę sobie szybciutko do wiadomości pogodowych. Jak wiecie, październik rozpieszcza nas iście fantastyczną jesienną pogodą i za oknami mamy taką piękną, klasyczną, złotą polską jesień, ale ja nie o tym, bo tak naprawdę mocny chłód zawiał od strony zachodu, a konkretnie od Poznania, a żeby tak jeszcze bardziej doprecyzować, od wydawnictwa Czacha Games, które to ruszyło z przedsprzedażą niebywale mroźnej nowości, czyli gry Runar wraz z dodatkami. Dopowiem jeszcze, że jej premiera zaplanowana jest na styczeń 2025 roku. Co zatem w styczniu wydarzy się na stołach tych z Was, którzy w ramach przedsprzedaży zamówią tę planszówkę? Otóż poprowadzicie bandę wikingów przez jakże zimną i niebezpieczną wyspę nieśmiertelnych, a także zdobędziecie łaskę bogów Asgardu. Oczywiście pamiętajcie, by przy tym nie dać się zabić. Sama przedsprzedaż gry podstawowej wraz z dodatkami, dostępna w różnych wariantach, w tym również w wersji all-in, trwać będzie do 18 listopada, bądź też do momentu, kiedy wyczerpią się zapasy. W grze wcielicie się w przywódców grup wikingów. Waszym celem będzie przetrwanie i zbieranie potężnych runicznych kamieni, co pozwoli Wam na uzyskanie łaski bogów Asgardu. Każdy gracz prowadzi trzech bohaterów, których można rozwijać podczas Waszej kampanii, rozgrywanej w ciągu 5 scenariuszy i stopniowo odkrywając w trakcie rozgrywki nowe wyzwania i zdobywając magiczne przedmioty, a także artefakty. Od wikingów do rycerzy aż tak daleko nie jest, chociaż od Runara do Katana już dość spory kawałek. Niemniej jednak przenosimy się teraz do Krakowa, czyli do wydawnictwa Galakta, które to informuje, że w ramach dodruku na sklepowe półki powrócił Katan w wersji miasta i rycerze. Ten dodatek, wcześniej niedostępny w sklepach, zawiera nowe elementy, które mają uczynić Waszą rozgrywkę jeszcze bardziej wymagającą i mają dodać też dreszczyka emocji, a więc możecie już to sprawdzać. Handel nowymi towarami pozwoli Wam na rozwijanie Waszych miast, w których zaczną pojawiać się ratusze, biblioteki, a nawet twierdze. Wszystkie one przynoszą rozwój i dobrobyt, jednakże bogactwo przyciągnie także hordy barbarzyńców. Na przygotowanie armii potężnych rycerzy jest naprawdę niewiele czasu. Jedynie ci, którym uda się odeprzeć nadciągające niebezpieczeństwo, ochronią swe miasta przed zniszczeniem. Gra Wonderland War została wydana na naszym polskim rynku pod nazwą Wojna w Krainie Czarów i przypomnę Wam, że za sprawą owego wydania stoi wydawnictwo Galakta, choć ja mam pewną ciekawostkę dla tych z Was, którym spodobała się ta planszówka i jestem zdecydowanie w tym gronie, od oryginalnego wydawcy, czyli od wydawnictwa Druid City Games. Otóż, jeśli macie ochotę zajrzeć na Kickstartera, to warto, bowiem trwa tam kampania gry, która osadzona jest właśnie w takim klimacie jak Wojna w Krainie Czarów, ale przeznaczonej dla dwójki graczy, gdzie czas rozgrywki powinien zająć Wam nie więcej niż 15 lub 30 minut. A zatem asymetryczna gra, gracz kontra gracz, w której, no właśnie, gracze będą stawali naprzeciwko siebie w walce o inteligencję i szczęście. Ale przechytrzenie i prześcignięcie przeciwnika mają okazać się trudniejsze, niż to się z pozoru wydaje. Na razie nie mogę przekazać żadnych informacji, iż możemy doczekać się tej gry chociażby od wydawnictwa Galakta po polsku, ale myślę, że nie jeden z Was ma na to nadzieję. Dla zainteresowanych link do kampanii zostawiam w opisie poniżej. Kolejna ciekawostka dla tych z Was, którzy nie mogą doczekać się nowości zapowiedzianej na naszym rynku przez wydawnictwo Lucrum Games, a mówię tutaj o grze Destylaty. Otóż Paverson Games, czyli oryginalny wydawca, zapowiedział właśnie rozszerzenie do tej gry pod tytułem Koktajle. W tym dodatku Wasze trunki zostają w końcu wprowadzone na rynek międzynarodowy, a barmani z całego świata używają ich do rozmaitych koktajli i drinków. Wprawdzie to zapowiedź dopiero na rok 2025, no i nie ma jeszcze potwierdzonej wersji polskiej, ale kto wie, co się wydarzy.
A teraz robię przeskok do wydawnictwa Lucky Duck Games i tu możecie wygodnie się rozsiąść, bo będzie kilka dłuższych informacji na temat rozpoczętej akcji przedsprzedażowej, którą objęte zostało kilka tytułów, kilka nowości. Sama akcja ma potrwać na cały listopad, a także grudzień, a więc czym nasze polskie kaczuchy nas zaskoczyły? Uwaga, wytężajcie umysły, bowiem w ramach przedsprzedaży już możecie zamawiać nieświadomy umysł wraz z dodatkiem i obyście nie mieli koszmarów. Nieświadomy umysł to europlanszówka, która łączy mechaniki takie jak rozmieszczanie pracowników, budowanie silniczka oraz programowanie akcji. Celem w tej grze jest opanowanie technik terapeutycznych, ustanowienie praktyki i rozwój klienteli. Zagłębiając się w sny swoich klientów, będziecie mogli pomóc im wyzdrowieć i otrząsnąć się z różnych traum i kompleksów. W rezultacie ludzie, którzy przychodzą na psychoterapię, będą żyć szczęśliwszym i bardziej produktywnym życiem. I miejmy nadzieję, że każdy, kto rozegra partyjkę czy dwie w tę planszówkę, również tym szczęściem będzie się cieszył. Kolejne, tym razem dwie propozycje od wydawnictwa Lucky Duck Games, które możecie już zamawiać w ramach przedsprzedaży. Jeżeli lubicie rzucać kostkami, rysować i lubicie kaskadię, to z pewnością przypadną Wam one do gustu. Otóż Rzeki oraz Wzgórza to seria łamigłówek typu Rzuć kością i Narysuj, które przeniosą Was do dzikiej przyrody północno-zachodniego Pacyfiku. W tej grze będziecie rzucać więc kośćmi, zbierać dzikie zwierzęta i uzupełniać karty siedlisk, aby wypełnić różne środowiska w Kaskadii. Używając natomiast specjalnych akcji, będziecie manipulować kostkami i dynamicznymi kartami uzupełnień, aby odblokowywać potężne kombinacje. Relaksujący zestaw łamigłówek albo gra w czasie rzeczywistym i to wszystko w ramach jednej planszówki. Nowej gry od wydawnictwa Lucky Duck Games, którą w ramach rozpoczętej przedsprzedaży możecie już sobie zamawiać. Jej tytuł to Prasa w druku. Jest to kafelkowa, rodzinna gra, która oferuje Wam różne tryby rozgrywki. Jako redaktor gazety będziecie starać się złapać najlepsze tematy i opatrzyć je pasującymi zdjęciami, zanim zrobi to Wasza konkurencja. Musicie pamiętać też o funduszach, bez reklam bowiem biznes się nie utrzyma. A zatem jeśli macie żyłkę redaktorską, to myślę, że sięgnięcie po Prasę w druku będzie dobrym rozwiązaniem. O grze Toriki na Wyspie Rozbitków, czyli o kolejnej nowości od wydawnictwa Lucky Duck Games mogliście posłuchać, dokładnie ją zobaczyć i zorientować się, z jakimi najmłodszymi graczami możecie do niej zasiadać. W moich piątkowych premierach odsyłam Was bardzo serdecznie, szczególnie, że ta gra trafiła do puli przedsprzedażowej właśnie od tego wydawcy, a więc jeżeli nie macie pomysłów na rozgrywki z dzieciakami, no to myślę, że już macie. W tej grze, aby przetrwać, będziecie musieli eksplorować okolice, zdobywać zasoby i budować niezbędne narzędzia, wcielając się w grupę młodych odkrywców, którzy rozbili się na bezludnej wyspie i próbują przetrwać. Przed Wami 12 scenariuszy, które rozegracie w ramach rozwijającej się kampanii. Wszystko to w ramach nowości, kolejnej nowości od wydawnictwa Lucky Duck Games, którą nabędziecie w ramach przedsprzedaży już teraz, a mówię tutaj o grze Divinus. W tej grze gracze w trakcie kampanii będą modyfikować komponenty, umieszczając na nich naklejki, bo jest to gra typu Legacy, dzięki czemu zarówno kości, kafelki oraz inne elementy gracza będą nieustannie się zmieniać i ewoluować. Po zakończeniu kampanii natomiast gracze będą mogli grać w swoją unikalną, zmienioną w toku kampanii wersję tej gry. I na koniec, moi drodzy, niezła draka w postaci planszówki Wielka Draka w małym mieście, a konkretnie w mieście Eureka Zdrój. To wszystko czeka na Was również od wydawnictwa Lucky Duck Games w ramach rozpoczętej przedsprzedaży. Waszym celem w Wielkiej Drace w małym mieście jest pokonanie grupy zbirów, którzy sieją spustoszenie po przedwczesnej śmierci szeryfa owego miasteczka. Zbierzcie zatem sprzęt, eksplorujcie miasto i wymyślcie idealną strategię do pokonania każdego z tych White Ducków. Sama gra zilustrowana jest w specyficznym i charakterystycznym dla siebie kreskówkowym stylu. A może by tak partyjkę szachów, moi drodzy? A jeśli wolicie te szachy w wersji wojennej i wersji planszowej jednocześnie, to może War Chest, który powrócił na sklepowe półki od wydawnictwa Lucky Duck Games? Możecie zatem wybierać się już powoli do sklepów z planszówkami, gdzie czeka na Was zarówno gra podstawowa, jak i Oblężenie, Szlachta oraz Zmrok, czyli dodatki do tej gry.
Sama gra podstawowa jest szybką i prostą do nauczenia grą strategiczną, w której gracze będą dowodzić wojskami na polu bitwy. Gra łączy w sobie mechaniki budowania armii, losowania jednostek z woreczka i zagrywania ich na wiele możliwych sposobów. I jeszcze na koniec kilka wiadomości i nowin od wydawnictwa Portal Games, a tam mocno zombiakowo i marvelowo, ale po kolei. Może zacznijmy od serii Zombicide, którą pewnie doskonale znacie. Otóż zbliża się Armia Nieumarłych. Zombicide Army of the Dead to gra, która właśnie trafiła do przedsprzedaży. Myślę, że idealny timing na Halloween. Przypomnę Wam, że sama planszówka oparta jest na filmie. W grze gracze muszą współpracować, aby przetrwać na zgliszczach Las Vegas i dostać się do skarbca kasyna, w którym czekają tony gotówki. Po drodze jednak zmierzą się z zupełnie nowym rodzajem zombiaków, czyli szczuraczami, alfami, królową, Zeusem, a nawet Valentine, czyli zombie tygrysicą. Jeżeli natomiast jesteście weteranami i specami od rozwałki, to spokojnie sobie poradzicie. Nie wiem, czy wiecie, że na platformie GameFound spokojnie sobie trwa kampania gry Cloud Spire i nie wiem też, czy wiecie, że wydawnictwo Portal Games potwierdziło polską wersję językową tej planszówki. I na tym tak naprawdę mogłabym zakończyć, bo wydawca niestety jeszcze nie podał nam żadnych dat, kiedy możemy się spodziewać tej gry, ale opowiem Wam o samej grze. Otóż jest to strategiczna gra, którą rozegramy sobie na modularnej planszy. Jest to gatunek gry Tower Defense. Gracze będą kontrolować jedną z unikatowych frakcji i w trakcie rozgrywki posyłać do boju programowane jednostki i bezpośrednio kontrolowanych bohaterów, aby zaatakować wrogie fortece i wypełnić swoje cele. Szybciutka informacja dla tych z Was, którzy nie mogą doczekać się, już przebierają nóżkami, kiedy to wreszcie dotrze dodatek do Ark Nowy. Otóż, jak informuje Portal Games, na przełomie października i listopada ma się to ziścić, bowiem aktualnie jest on w transporcie. A zatem myślę, że będziecie mogli odświeżać swoje rozgrywki w tę grę. I mówię oczywiście o zestawie map 2 do Ark Nowej. Dwa dodatki do Dead by Daylight, moi drodzy, od wydawnictwa Portal Games, możecie już zamawiać w ramach trwającej przedsprzedaży, która to wystartowała w piątek. A więc jak macie ochotę powiększyć swoją kolekcję, to śmiało. W rozszerzeniu Strażnik i Niezłomni znajdziecie 5 nowych ocalałych, każdy z nich z własną planszą, figurką, zestawem zdolności i sposobami na przetrwanie. Ale to także 5 nowych zabójców, w każdym z tych rozszerzeń, z ich przerażającymi nowymi mocami, które przełamują wszystkie schematy, do których przywykliście w grze podstawowej. Cześć, tu Angie. Przypominam, że 16 i 17 listopada w Gdańsku odbędzie się festiwal Ale Gramy, organizowany przez nasz sklep partnerski Ale Planszówki. Oczywiście w planach jest naprawdę sporo atrakcji, więc warto zapisać tę datę w kalendarzu. Bilety są nadal do kupienia i zostawiam Wam oczywiście link do nich w opisie. Ponadto musicie wiedzieć, że tak jak to miało miejsce w przypadku innych dużych wydarzeń, tak i właśnie teraz, 16 listopada w sobotę pod miejscem wydarzenia zaparkuje krwiobóz krewnych Pyrkonu. Jeżeli chcielibyście zrobić dobry uczynek i oddać krew, to między godziną 9 a 14 będziecie mieli taką możliwość. Link do akcji znajdziecie również w opisie. Teraz coś dla fanów Neuroshimy Hex. Otóż 16 listopada w Siemianowicach Śląskich odbędą się charytatywne eliminacje Mistrzostw Polski w Neuroshima Hex. Charytatywny, ponieważ organizatorzy chcą pomóc w odbudowie szkoły podstawowej nr 1 w Lądku Zdroju, która ucierpiała podczas niedawnej powodzi. Cały zysk z turnieju, tudzież spisowego, zostanie przeznaczony na tenże cel. Zachęcam gorąco oczywiście do udziału. Dziś w promocji mam dla Was coś od sklepu Księgralnia. Tym razem mocno imprezowy tytuł Partytura. Jest to gra dla wielbicieli muzyki i jej znawców, ponieważ gracze będą starali się odtworzyć utwór muzyczny. Co ciekawe, jeden z graczy będzie dyrygentem, a cała rozgrywka będzie odbywała się po cichu, bo tylko za pomocą kart. Jak to zrobić? Nie jest to proste, ale z pewnością przyniesie sporo zabawy podczas imprezy. Ten tytuł nabędziecie w cenie 30 zł do piątku 1 listopada. Oczywiście w sklepie Księgralnia. Link do oferty znajdziecie w opisie pod filmem. Sklep Ale Planszówki proponuje Wam zostanie architektem. Dokładnie tak, bo w tej grze będziecie tworzyć projekty wieżowców i walczyć o to, by Wasze zostały zrealizowane. W końcu miasto chce stworzyć
prawdziwe miasto w chmurach, a w sumie nie miasto, tylko władze miasta. Jeżeli uważacie, że podołacie temu zadaniu, to odsyłam Was do sklepu Ale Planszówki po miasto w chmurach w cenie 40 zł. Kod do obniżenia ceny znajdziecie w opisie pod filmem, oczywiście wraz z linkiem do oferty. Udanych zakupów! Cześć, tu Marek z kanału Tryb Solo. Jak co niedzielę przychodzę do Was z trzema grami, w które możecie sobie zagrać solo. Pierwsza gra, którą chciałbym Wam polecić w tym tygodniu, to Sentinels of the Multiverse. Przedsprzedaż na stronie portalu ruszyła ostatnio. Jest to karcianka, gdzie wkracie się bohaterów walczących z różnymi łotrami. W Polsce wyjdzie edycja definitywna, gdzie mamy 12 bohaterów, 6 łotrów, 6 różnych lokacji. Grając solo musicie grać trzema bohaterami, ale z tego co wiem, obsługa nie jest jakoś specjalnie skomplikowana. Zagrywacie po prostu kartę, odpalacie to, co na niej jest i tyle. Ja tą grę miałem na celowniku już od bardzo dawna i bardzo się cieszę, że wyjdzie po polsku i że wyjdzie właśnie w tej edycji definitywnej. Druga gra, którą chciałbym Wam polecić, to Kryl Manor, autorstwa Tristana Halla, którego znacie na pewno z serii Killford. Jeśli gracie solo, to pewnie znacie tą serię. Jest to karciany dungeon crawler, w którym nie ma figurek, nie ma żadnych kafelków, mapy. Po prostu mamy same karty i przemierzamy posesję tytułową Kryl, w której walczymy z różnymi przeciwnikami, potworami, stworami. Bardzo fajna gra do gry solo. Można grać od 1 do 3 graczy, ale wariant solo, mam wrażenie, jest tym głównym, który jest też rekomendowany przez autora. Gra nie jest chyba dostępna w polskich sklepach, nie jestem pewien, ale na pewno można ją zamówić na stronie wydawcy Hall or Nothing Productions. Trzecia gra, o której chcę powiedzieć dzisiaj, to Cloudspire. Ta gra jeszcze nie wyszła po polsku, ale to jest taka bomba wydawnicza w tym tygodniu. Portal zapowiedział wydanie polskiej edycji. Jest to gra od Chiptory Games, gra typu MOBA, Tower Defense. Stawiacie wieże, budujecie jednostki, te jednostki na siebie ruszają i się ze sobą tłuką. Wielkie pudło, wypchane po brzegi, jak to gra w Chiptory Games, neopren i tak dalej. Bardzo fajna, strategiczna gra. Teraz trwa na Gamefoundzie kampania z najnowszymi dodatkami, ale Portal się tutaj pod to podczepił i wyda po polsku podstawkę na razie i dwa pierwsze dodatki. W każdym razie są na razie zapowiedziane. Kampania chyba w tym momencie już się skończyła, ale na pewno ruszy Pledge Manager, w którym będzie można to sobie wszystko jeszcze zamówić, albo gdzieś tam później przedsprzedaży na stronie Portal Games. Świetna wiadomość dla fanów Chiptory Games i dla fanów gry Cloudspire. To tyle, jeśli chodzi o dziś. Dziękuję bardzo. Do następnego razu. Cześć! Hejże, tu Michał. Bardzung, A Tale of the Forsaken Glade to druga niezależna część nagradzanego dungeon crawlera dla 1 do 5 graczy. Poszczególne scenariusze zajmą od 45 do 90 minut, a cała kampania minimum 40 godzin. To, co odróżnia ten tytuł od innych z gatunku, to na przykład pełna swoboda w tworzeniu postaci. To znaczy, najpierw wybieracie jedną z dostępnych klas, jak na przykład ognistodusza, demoniczne ostrze, tropiciel i inne. Następnie będziecie mogli zdecydować, czy rozwijacie swojego bohatera zgodnie z przygotowaną ścieżką, czy dorzucacie mu zupełnie inne umiejętności, albo może nawet zdecydujecie się na połączenie dwóch klas w jedną, odkrywając tym samym jeszcze więcej możliwości. Oczywiście, jak zapewne się domyślacie, każdym bohaterem gra się inaczej, więc takie łączenie ich zdolności na pewno może przynieść interesujące efekty. Kolejnym ciekawym elementem są nierównomierne kafle terenu, z których będziecie układać planszę. Dzięki temu za każdym razem będzie ona wyglądała nieco inaczej. Do tego losowe wydarzenia, pułapki, przedmioty i przede wszystkim wędrujące po niej potwory sprawią, że żadna przygoda nie powtórzy się w przyszłości, a decyzje, które podejmiecie, będą miały wpływ na dalszy przebieg kampanii. Z racji tego, że jest to druga część, zasady zostały poprawione, a jeżeli wsparliście poprzednią, otrzymacie darmowy upgrade pack, aby móc połączyć komponenty z obu gier. Jeżeli więc chcecie zagłębić się w lasy pełne przygód i zostać legendą, czas na wsparcie macie do 5 listopada. Above and Below, czyli wydane w Polsce Górą i Dołem, to taka mieszanka gry euro z przygodówką. Z okazji zbliżającego się 10-lecia tego tytułu stworzono samodzielną część o podtytule Haunted. Zagracie w nią od 2 do 4 graczy w godzinę lub dwie. W trakcie rozgrywki znowu będziecie budować swoją wioskę, tym razem na przeklętych moczadłach. Charakterystyczną cechą tej serii jest właśnie to połączenie przygodówki z Eurasem, ponieważ oprócz klasycznego wznoszenia budynków, rekrutowania przeróżnych postaci i zarządzania surowcami, waszym głównym wyborem będzie to, czy działacie górą czy dołem, czyli na powierzchni albo w podziemnych jaskiniach.
Będzie to miało różne konsekwencje w postaci przygód opisanych na specjalnych kartach. W najnowszej części znajdziecie takie elementy jak duchy, które będą nawiedzać wasze budynki, obniżając ich reputację, ale spokojnie, będziecie mogli je przenieść do innego gracza i zyskać nagrodę. Ponadto znajdziecie tu dwa typy jaskiń, podstawowe i niebezpieczne, w których kryją się drogocenne perły. Łodzie będą dostarczały wam monet albo zmieniały wartość kości, a nowe budynki pozwolą na sprawdzanie nowych strategii. Gra jest całkiem prosta, jeżeli chodzi o zasady, jeżeli więc szukacie jakiegoś bardziej rodzinnego tytułu, czas na wsparcie macie do 29 października. To tyle na dziś, dzięki i do następnego. Cześć tu Wojo! Jeśli jesteście ciekawi, co się dzieje na Morza Dnie, to możecie zanurzyć się w tętniącym życiem świecie Shallow Sea, grze planszowej inspirowanej zapierającym dech w piersiach pięknem wielkiej rafy koralowej. W tej grze od 1 do 4 graczy będziecie tworzyć własne żywe krajobrazy oceanu, strategicznie układając szereg stworzeń morskich, kolorowych ryb i kolarowców. Shallow Sea to świeże spojrzenie na wielowarstwowy system łamigłówek. W przeciwieństwie do typowych gier logicznych, w których elementy po prostu się układają, elementy w Shallow Sea mogą się aktywować, dezaktywować, a nawet poruszać, tworząc ekscytujące kombinacje i prowokujące do myślenia dylematy, które trzymają cię w napięciu do wyłożenia ostatniego kafelka. Łatwo do nauczenia, ale trudna do opanowania, więc regrywalność ma stać na wysokim poziomie. Celem Shallow Sea jest zostanie graczem z największą liczbą punktów na koniec gry. W swojej turze wybierzesz kombinację kafelków ryb i koralowców lub życia morskiego i umieścisz je w pustym miejscu na swojej planszy oceanu. Gdy ryby w pasującym kolorze zbiorą się wokół kafelka koralowego, koral jest ukończony. Odwróć ukończony kafel, a on staje się domem dla ryb. Wybierz ostrożnie, które ryby zamieszkają w koralu, mając na uwadze wzór i kartę ekosystemu. Strategicznie układając koralowce, aby pasowały do układanki kolorów, możesz ukończyć wiele kafelków koralowych z mniejszą ilością ryb. Użyjemy żetonów muszli, aby wybawić ryby i poruszać się nimi, dzięki tworzymy niesamowite kombinacje, kończąc wiele kafelków w jednej turze. Każdy kafel życia morskiego wymaga określonych wzorów ryb lub koralowców, więc różnorodność będzie jak najbardziej wskazana. Dostosuj swój ocean, aby dopasować go do odrębnych wymagań punktacyjnych kart z ekosystemu, a sama gra kończy się, gdy na oceanie każdego gracza pozostaną tylko 4 puste miejsca. Po zakończeniu gry wygrywa gracz z największym wynikiem. Na ten moment nie ma informacji o polskiej wersji językowej, ale gra po wytłumaczeniu zasad jest niezależna językowo. Jeśli macie ochotę, grę można również przetestować na Tabletop Simulator. Jeśli zatem macie ochotę na grę podobną do Doniczek, ale w klimacie morskim, to kampania startuje 29 października na platformie Kickstarter. Flock Together Second Print Plus Expansion. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to za planszówka, Flock Together to kooperacyjna gra dla 1 do 5 graczy. Podczas rozgrywki każdy gracz wciela się w rolę kurczaka o asymetrycznych zdolnościach i współpracujecie, aby odeprzeć atakujące drapieżniki przed końcem trzeciej pory roku. W każdej turze gracze wybierają własną strategię, które doprowadzą plan do sukcesu, wybierając 2 z 8 dostępnych akcji. Po drodze gracze będą musieli również zarządzać awansowaniem na kolejne poziomy, łupami drapieżników, pełzającymi larwami i niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Jednak gracze muszą ostrożnie planować, ponieważ wraz ze zmianą pór roku, każdy drapieżnik, który wciąż żyje, staje się silniejszy i zyskuje nowe zdolności. Z 11 asymetrycznymi postaciami do grania i 10 wyjątkowymi drapieżnikami do pokonania, Flock Together oferuje ogromną zmienność, którą można cieszyć się dzięki szybkim turom i doświadczeniu trwającym 25 minut na gracza. W dodatku Birds of the Feather Expansion dodajemy 6 nieustraszonych bohaterów kurczaków, 6 niczemnych drapieżników, które przy okazji dodają nowe łupy, i 3 dodatkowe warunki pogodowe oraz dodatkową planszę dla 6 gracza. Rozszerzenie daje możliwości podejmowania jeszcze bardziej złożonych decyzji, gdy walczymy o przetrwanie. Na ten moment nie wiemy nic o polskiej wersji językowej, a jeśli macie ochotę wcielić się w nietypową drużynę kurczaków, to start kampanii na platformie Kickstarter zaplanowany jest na 29 października. W sekcji Late Pledge'owej czeka na Was prawdziwy moloch od naszego rodzimego Into the Unknown, znanego chociażby z bardzo docenianego na całym świecie Aeon Trespass Odyssey. Teraz mamy dogrywkę Late Pledge'a ich kolejnej gry, czyli Kingdom Forlorn Dragons, Devils and Kings. A jest to kooperacyjna gra dla 1 do 5 graczy. Przemierzysz mroczny, średniowieczny świat fantasy przez głębokie, nowatorsko ustrukturyzowane historie i niekończące się eksploracje typu roguelite.
Dostosuj swojego rycerza i graj ze swoją główną grupą lub spakuj się i zabierz swojego rycerza do grupy graczy gdziekolwiek indziej. Kooperacja, solo, wędrówka z kampanii do kampanii, podążanie za historią rycerza lub wyprawa na nieskryptowane legendarne łowy, tak naprawdę to ty decydujesz, jak grasz. Corebox to ponad 150 godzin rozgrywki narracyjnej, ponad 1000 unikalnych ilustracji, dziesiątki unikalnych gigantycznych miniatur oraz setki kart. To, z czego jest już znane to studio, to taktyczne, eskalujące bitwy z bossami i tego również tu nie zabraknie. Dodatkowo mamy też walki z większą ilością mniejszych przeciwników, strategicznie eksploracje zapomnianych królestw, oryginalne podejście do kooperacji poprzez tzw. hard co-op, gdzie będziemy wystawiać przeciwnika na ciosy współgraczy. Rozgałęzione przygody i głębokie osobiste narracje będziemy mieć zawarte w naszej Księdze Rycerza. Nieskryptowane łowy i doświadczenie zwane solo operacje, które pozwalają grać swoim rycerzem w dowolnym miejscu z każdym niezależnie od kampanii i różnicy poziomów. Język polski niestety nie będzie dostępny, ale z pozytywnych rzeczy to tym razem Late Pledge zawiera również na GameFoundzie Stretch Pay, pozwalający rozłożyć cenę na kilka wpłat. Ode mnie to wszystko, trzymajcie się, na razie! To tyle z naszej strony na dziś. Bardzo serdecznie dziękujemy Wam, że jesteście z nami, że możemy liczyć na Waszą aktywność. Super fajnie mieć świadomość, że w Was jest taka moc, która nam się udziela i dzięki temu co niedzielę się tutaj spotykamy. A więc miłej niedzieli, moi drodzy, i do zobaczenia, mam nadzieję, w najbliższym nagraniu. Trzymajcie się, hej, hej.